Dzień dobry. Witam trzeciego dnia. Ubieram się, idę na stołówkę. Dzisiaj wcześniej rano nie szedłem na plażę z wykrywaczem, bo wczoraj byłem na plaży do godziny 22. Więc dużo więcej bym pewnie dzisiaj już nie znalazł. A przynajmniej sobie troszeczkę pospałem. Coś wam pokażę. Już wam nie pokażę, bo się niestety skończyła. Od 7:30 poranna gimnastyka. Chodźmy, bo naprawdę jestem głodny. Rozmaitości zup to musi. Poszedłem sobie na pośniadaniowy, pokawowy spacer. Pogoda jest ewidentnie spacerowa. Wieje strasznie. Mam nadzieję, że tutaj będzie mnie słychać. Tutaj nie będzie aż tak mocno biało. Ludzi dużo, wszyscy spacerują. Jak nie leżą na plaży, to spacerują. Kolejnym apartamentowcem, który buduje się w Mrzeżnie. Jeszcze rok temu stał tutaj budynek taki parterowy byłego kapitanatu. Jeżeli się nie mylę, pamiętam jak byłem na majówce, kiedy spałem w aucie właśnie w stronę, w którą idę w samochodzie, wtedy trochę taką mockę zrobiłem, to jeszcze ten budynek tutaj stał. To było 1-2 maja. A 3 czy 4 maja bodajże zaczęła się rozbiórka tego budynku. Budynek nie był duży, więc rozbiórka długo nie trwała, ale zaczęła się budowa tego apartamentowca. I po roku mamy budynek 5 czy 6 kondygnacyjny. Tak się rozwija Mrzeżyna. We'll be right back.
czas sezonu turystycznego. Pogłębiarka Mątwa i dwie inne, które biorą udział w remoncie portu, stoją po tej stronie, żeby tam nie przeszkadzać. Niestety wschodni falochron w tej chwili jest niedostępny, bo trwa remont. Zachodnia plaża Wybrzeżenia. Tutaj zbyt wiele ludzi nie przychodzi. No, tak jak mówię, jest dość długa droga, żeby się tutaj dostać. Tam jest plaża wschodnia i tam są wszystkie ośrodki czasowe. A tutaj po tej stronie zbyt wiele ludzi nie ma. Ale i pewnie nikt nie chodził tutaj z wykrywaczem. Może akurat warto by było sobie przejść dzisiaj tutaj i tutaj poszukać jakichś skarbów. Była kiedyś taka gra, nazywała się Carmageddon. Trzeba było jak najwięcej, w jak najbardziej finezyjny sposób rozpieprzyć samochodem. Niektóre samochody były zaopatrzone właśnie w tego typu urządzenia, żeby zadać jak najwięcej bólu i cierpienia. Carmageddon. To jest taka godzina, że można by było coś zjeść. Drożdżóweczka albo coś. A podobny sprzęt kiedyś miałem. Ukradłem w GTA Vice City. Pływało się rewelacyjnie. No i szybko się rozpadło, musiałem ukraść kolejną. To jest stateczek wycieczkowy, który nazywa się Tosia One. Rozmiarów takich, co powiedzmy, średnich. Ale poza sezonem on stoi na takiej wielkiej przyczepie przed jednym z ośrodków czasowych tutaj. O ile na wodzie tego nie widać, no to jak stoi przed tym ośrodkiem czasowym, to jest monstrualne wręcz. Idę gdzieś usiąść i skonsumować drożdżówkę w jakimś miłym i przyjemnym miejscu. Pierwszy ogień, drożdżówka mieszana, trochę z budyniem, trochę z owocami. Tego mi było chyba. W tak pięknych okolicznościach przyrody i tego niepowtarzalnej drożdżówka smakuje jak złota. Siedzisz, jesz kolację, popijasz wino przy takim dużym tarasowym oknie z widokiem na zachód słońca nad morzem. Godzina jest taka, że najwyższy czas na obiad i idę spróbować kolejnych rzeczy do tej gruzińskiej restauracji. Co by nie było, to wczoraj to jedzenie było naprawdę bardzo dobre. Porcyjka może była trochę mała, ale nie wyszedłem stamtąd głodny. Kwestia po prostu obżarstwa zwykłego. Idę dzisiaj, zamówię kolejną rzecz z karty. Zobaczymy, czy też będzie tak samo dobre. Kung Dari z mięsem. Takie okrągły placek jak pizza nadziewany mięsem. Zobaczymy, co to jest. I ten chlebek gruziński, co wziąłem sobie wczoraj, bardzo mi smakował. O, a do chlebka ostry sos, bo zamoczenie sobie i nakładanie. Gruziński chleb i ostry sos już jest.
od tego sobie zacznę i poczekam na danie główne. Mam moje danie numer 2, czyli taki pizzowy placek nadziewany mięsem. Pizzowy, okrągły jak pizza, nadziewany mięsem. Teraz dokonam degustacji. Twarz taki trochę jak pierogi z mięsem. Z takim smakiem się kojarzy. I w zasadzie powinien wstać i wejść już. Bo jak to zjem, to nie wiem, czy będę w stanie się podnieść. Jak mówi przysłowie, umiar z doli młodzieńca. Ostatni gryz, nie dałem rady. A jeszcze trzeba stąd wstać. Obiad był gruziński, piwo po obiedzie będzie irlandzkie, a drugie kołobrzeskie. Spora grupa kolonistów idzie na plażę. Pokładam w nich wielką nadzieję. Jakby każdy zgubił chociaż złotówkę na tej plaży, to będę miał co zbierać dzisiaj wieczorem. Wychodzenie rano na plażę jest fajne, bo to po prostu spacer, ale jeżeli chodzi o zbieranie, to jednak chyba lepiej zbiera się wieczorem, na świeżo. Może być tak, że wieczorem ktoś wszystko wyłazi i wszystko wyzbiera i rano nie będzie nic. Chociaż czy mi się to kojarzy? Ustawiłem sobie piwo jak Wiesław Szywka do konsumpcji. Będę konsumował bez obawień, jak to mówi Wiesław. Popołudniowa kawa wypita. Zjedzona druga drożdżówka, którą zakupiłem wcześniej. I idę na rekonesans na plażę. Zobaczyć, ile jest ludzi i gdzie. Polska plaża i dużo ludzi. No i zobaczcie, co jest za mną. Kolej z wykrywką. Że nie ma sensu przychodzić tutaj. Pójdę tym swoim wejściem i standardowo w stronę portu. No i kolej już w tej chwili tutaj łazi. Bo jak ja przyjdę po tej godzinie 20, już będzie miał wszystko złożone pewnie. Śmigam na plażę, detektor naładowany, bateria do kamery też założona. Mam nadzieję, że nic mi teraz nie przeszkodzi w tym, żeby nagrać ewentualne znaleziska. Ciekawe, czy gość, którego spotkałem z wykrywką przy poprzednim wejściu, splądrował już całą plażę i nie będzie czego szukać? Czy chodził tylko tam, po tamtej stronie? Tak czy owak, za każdym razem jak wchodzę na plażę, czy rano, czy wieczorem, to już ktoś jest i prowadzi poszukiwania. Na razie nic, ale trzech łazików takich jak ja. No to ciężko będzie coś znaleźć, jak wszyscy łażą w tym samym miejscu. Kapsel folii aluminiowa, kapsel folii aluminiowa, zawleczka, kapsel folii aluminiowa. No ostatnio w tym miejscu, właśnie przy tej wieży, był taki fajny hotspot. To nie wiem, co o tym myśleć. Nie jest to nic nadzwyczajnego, ale kurczę. Śmigły pierścioneczek. Ciekawe. Co jeszcze można robić ciekawego na plaży w Mrzeżynie, oprócz wylegiwania się, oglądania zachodów słońca, chodzenia z wykrywaczem? Można kręcić teledysk. A czemu nie? No dobrze, możemy podsumować dzień trzeci. Godzina 23.18, więc dzień się kończy. Co udało się znaleźć?
Jeżeli chodzi o nominały i kwoty, no to dzisiaj nie było szaleństwa. Byłem już dość mocno zniechęcony, bo znowu co najmniej 3-4 łazików z wykrywaczem chodziło i szukało. Mało tego, miałem szaleński plan już jakiś czas temu, żeby iść z wykrywaczem na drugą stronę rzeki, na zachodnią plażę. Wymyśliłem to już w czerwcu, jak tutaj byłem, ale wtedy nie było sensu. Mówię, poczekam na sezon, jak będzie dużo ludzi. Na tamtą plażę chodzi stosunkowo mniej osób, ale na pewno nie będzie się chciało nikomu iść tam z wykrywaczem. Będąc dzisiaj na spacerze, poszedłem sobie na zachodnią plażę. Pogoda jeszcze wtedy nie była. Też tam widzieliście to sami na filmie. Typowo plażowa do leżenia. Idę sobie tam. Po tamtej stronie paru spacerowiczów, jeden parawan i koleś z wykrywaczem. No i co się udało znaleźć? Pierwszy sygnał to jakieś serduszko, które odpadło prawdopodobnie od jakiejś torebki, od jakiegoś plecaka. Dwie złotówki, 20-groszówka, 10-groszówka. Dwie dwugroszówki, dwie jednogroszówki i parę niezidentyfikowanych złomków. Domyślać się mogę, że to jest... Pięćdziesięciogroszówka. Tu jest pięciogroszówka. Ale tu, ojoj. To widzę dopiero teraz, w tym świetle. To nie jest nasza waluta. Bez szkła powiększającego nie będę w stanie tego rozszyfrować. No i reszta z gniłków to są najprawdopodobniej jedno i dwugroszówki. No i coś, co w pierwszym momencie wziąłem za jakieś zwykłe kółko. A to najprawdopodobniej jest jakiś obrączko pierścionek. No i co? No to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzień trzeci. Dzięki za oglądanie i widzimy się jutro rano, we wtorek, i to będzie już dzień czwarty. Ten czas tak szybko leci, że to się w głowie nie mieści. Dzięki i do zobaczenia jutro.